Kolejny rocznik, tym razem 2005-2006, dołączył do triumfatorów Estimo Cup. Jest z nami trener grupy młodzieżowej Krzysztof Kościański i jego podopieczni. Jak ocena tego dzisiejszego turnieju? Witam wszystkich, jestem bardzo zadowolony z chłopców. Pewne sprawy szkoleniowe sobie przetrenowaliśmy. Na każdy turniej mamy określone cele do zdobycia. Większość tych celi została spełniona. Cieszę, że przyszedł do tego wynik obu drużyn, także jestem bardzo zadowolony. Dwie drużyny Rakowa w finale, to chyba sam się nie spodziewałeś. Miałeś w tym finale rozdarte serce? Oczywiście serce jest przy mojej drużynie. Tutaj w tej drużynie nie ma żadnych podziałów. Pierwsza, druga drużyna, lepsi, słabsi. Po prostu musieli być podzieleni, wystąpili bardzo dobrze, także jestem bardzo zadowolony. Z roku na rok Estimo Cup coraz bardziej prestiżowy jest. Jak oceniasz pomysł Podokręgu Częstochowa organizacji tego turnieju? Moim zdaniem jest to rewelacyjny pomysł, bardzo się cieszę, że jest kontynuowany. Widać, że z roku na rok i organizacyjnie, i można powiedzieć sportowo wchodzi na coraz wyższy poziom. Cieszę, że dzieci można z całego Podokręgu zagrają w turnieju i można zobaczyć tak naprawdę drużyny, z którymi na co dzień się nie gra, i to bardzo cieszy. Jest to trzeci turniej i trzeci triumf Rakowa. To pokazuje, że szkolenie młodzieży w Rakowie idzie w bardzo dobrym kierunku? Myślę, że tak, że idzie w bardzo dobrym kierunku. Wiadomo, sukces cieszy, ale bardziej cieszą pojedyncze rzeczy, które realizujemy na konkretnych turniejach. Cieszę, że przy tym przyszło również zwycięstwo w całym turnieju oraz drugie miejsce, ale myślę, że ważniejsze są sprawy sportowe i określone cele, aby dzieci się rozwijały i w seniorskiej piłce jak najlepiej się prezentowały. Dziękuję bardzo. Dziękuję, pozdrawiam. Było bardzo fajnie i dobrze nam się grało i cały turniej był udany. Jeszcze tak w ogóle dodaj. To w tym turnieju to była najważniejsza gra, wyniki to takie. No najważniejsza była gra, nie wyniki, tylko gra. Strzelanie bramek, udawanie. Ciężko wam się grało naprzeciwko siebie w tym meczu finałowym? Nie, po prostu tam ci mieli dużo szczęścia. A my farfocla szczelili. Nieważne było wygranie, tylko dobra gra. Ale też cieszę, że grało się fajnie, fajny bardzo zorganizowany turniej i to wszystko. Jak wam się podoba, bo przede wszystkim główną nagrodą w tym turnieju finałowym to gra w tak przepięknej hali. No ta hala jest, znaczy dużo grałem już w tej hali, podoba mi się, no jestem do niej przyzwyczajony. Chcecie kiedyś w Rakowie zagrać w pierwszej drużynie? No oczywiście, no ja mam takie marzenie. To jest nasze marzenie, zagrać w pierwszej drużynie. No przypuszczam, że wszyscy chcą zagrać najpierw w Rakowie, a potem do jakichś lepszych klubów. Na przykład do Barcelony! Raków jest najlepszy.